Mimo tego optymizmu i mimo tego, że mieliśmy temat przegadany, że co będzie, to będzie, to ja też ślepo wierzyłam w to, że in vitro to jest pewniak. Że wtedy, tak, kiedy oswoisz w sobie taką myśl i zobaczysz te inne drogi, które mogą, wiecie, bo one się mogą zmieniać. Mężczyzna ma swoją znaczącą rolę w tym, ale wszystkie tony leków i tak dalej, zastrzyki, no to bierze na siebie kobieta. Spogląda za okno, widzi, że liście zmieniają barwy, bo jest jesień i on to cieszy. Mocno wierzymy w to, że jeszcze ostatnie słowo nie zostało powiedziane i mimo tego, że wszystkie te medyczne drogi zostały wyczerpane, to jednak cuda się zdarzają. Dzisiaj w Akademii gościmy wyjątkowego gościa. I jest nią optymistka Ola, która zaraża optymizmem wszystkich, którzy starają się o dziecko. Cześć! Hejki! Witam! Dzisiaj mamy odcinek z gościem, gościem wyjątkowym, bo jest nią optymistka Ola. To ja. I to jest człowiek, który zaraz Wam powie dużo o sobie, ale Ola jest taką optymistką, która jest staraczką albo nie, zaraz będziemy też o to pytać. Ma w każdym razie za sobą doświadczenie niepłodności i w tym wszystkim ma takie, jak ja mam Cię określić, totalnie egzotyczne podejście do życia, powiedziałabym. Tak się określiłyśmy. Dla mnie to jest zupełnie naturalne podejście. Ale w świecie staraczek jest rzadko spotykane. Ja bym zaryzykowała, że taki dziwak. Że taki dziwak nawet, to miło. Kosmitka. Miło się zaczyna ten odcinek, ale mamy nadzieję, że on Was zainspiruje. Podejście Oli i jej spojrzenie na świat jest bardzo nietypowe i chociaż trochę spróbujemy przemycić do Waszych żyć. A co byś powiedziała o sobie tak na wstępie? Jak ktoś Cię widzi pierwszy raz, aha, i ma sobie coś o Tobie pomyśleć, to co ma sobie pomyśleć? To ma sobie o mnie pomyśleć, że przede wszystkim jestem mega pozytywną osobą, ale takie podstawy to, od 6 lat jestem żoną swojego męża, 4 lata temu adoptowaliśmy psiaka, więc tworzymy taką rodzinę 2 plus pies. No brakuje tego dziecka, ale jakby wciąż wierzymy, mocno wierzymy w to, że jeszcze ostatnie słowo nie zostało powiedziane i mimo tego, że wszystkie te medyczne drogi zostały wyczerpane, to jednak cuda się zdarzają. I mogłabyś nam przybliżyć czas stara i z czym się borykasz? Główną przyczyną u nas niepłodności jest moja endometrioza plus wysokie komórki NK i to jest jakby zdiagnozowane. Być może jest jeszcze coś, natomiast no, ta diagnostyka w pewnym momencie się skończyła i nie drążyliśmy dalej, więc ta endometrioza 3 stopnia, u męża jest wszystko ok. Staramy się tak naprawdę pod opieką kliniki od około 3 lat, byliśmy, bo już nie jesteśmy. Mamy ze sobą in vitro, które na etapie punkcji i zapłodnienia dało wynik znakomity, bo pobrano mi 24 komórki, z czego 19 nadawało się do zapłodnienia. Z tej ilości część poszła do dawstwa dla innych par, które nie mogą swoich komórek mieć. Część zapłodniliśmy, z 6 poddanych zapłodnieniu zapłodniło się 5, więc uważam, że to jest super wynik. I komórki, i te zarodki wszystkie były super klasy, więc jeszcze to do tego dochodzi, że oprócz tego, że taki wynik przy endometriozie to jest w ogóle zadziwiające. Tutaj każdy lekarz mówi, że to jest w ogóle jak. Także udało nam się super, natomiast później już przy transferach niestety nie było tak kolorowo. Udał się na chwilę tylko ten ostatni. Chyba w 15 czy w 17 dniu po transferze ta beta zaczęła spadać, także na ten moment definitywnie powiedzieliśmy dość, ale to jest takie dość nieostateczne, bo uważam, że to dość jest fajne, żeby dać sobie czas na odpoczynek, na reset głowy, na przemyślenie pewnych spraw, na dojście do tego, co warto, czego nie warto. Także na ten moment poświęcamy czas sobie, naszemu małżeństwu, naszym pasjom. Uwielbiamy podróżować, także skupiamy się na tym, a co będzie dalej, to zobaczymy. Czyli określeniem staraczka w tym momencie nie bardzo można Cię określić. Wiesz co, trochę można, bo mimo tego, że jakby etap kliniki na ten moment jest zakończony, to w głowie ten kalendarzyk cały czas jest. Wiem, co mi pomoże w kwestii diety, żeby było lepiej.
czego nie jeść, bo to jednak może mieć wpływ do, no wiadomo, że dieta może być tylko jedna, no, to nie ma innej opcji. Więc tak, dieta, głównie dieta, staram się w domu troszeczkę tej aktywności fizycznej też przemycać, ale no różnie bywa z tą aktywnością. Staraczką myślę, że nie jestem taką na pełnych obrotach, natomiast jestem, no myślę, głowy. Że to tak, to z tyłu głowy jest i wydaje mi się, czasami się nad tym zastanawiam i nie jestem pewna, czy w ogóle ktoś kiedykolwiek może o sobie powiedzieć, że odpuściłam zupełnie, bo na ten moment, mimo tego, że w pewnym stopniu te starania odpuściliśmy, to wydaje mi się, że nie mogę powiedzieć, że ja je odpuściłam i że kiedykolwiek je odpuszczę. Czasami wydaje mi się, że dopiero ta głowa będzie wolna, kiedy biologia da znać, że to już jest koniec, tak? Bo jakby drugiego in vitro pod uwagę nie bierzemy. Mamy zamrożonych 6 komórek, moich komórek. To nie są zarodki, tylko moje komórki i mamy duże wątpliwości, czy coś z nimi robić, w sensie, czy je zapładniać i próbować jeszcze raz z transferami, czy je oddać do dawstwa. I Wasze wątpliwości wynikają z tego, że boicie się kolejnej nieudanej próby, czy skąd to wynika? Też, raz, że nie chcę tego przechodzić. Mój mąż po tym ostatnim razie też powiedział, że on nie wyraża zgody, on nie chce na to patrzeć, na te ciągłe zastrzyki, na te ciągłe zmiany nastrojów, na to, co, bo to umówmy się, no niestety to wszystko dotyczy kobiety, tak? Mężczyzna ma swoją znaczącą rolę w tym, ale wszystkie tony leków i tak dalej, zastrzyki, no to bierze na siebie kobieta, więc on powiedział, że on nie wyraża zgody, on wziął ślub ze mną i czy będziemy mieli to dziecko, czy nie, to po prostu no, trzeba będzie takie życie prowadzić, nie takie, jak sobie wymarzyliśmy i wyśniliśmy, bo oboje bardzo chcemy mieć dziecko, natomiast jak widać, życie różne scenariusze pisze i trzeba się z tym też pogodzić. Ale wiesz, niesamowite jest to, bo my, nie wiem, czy część z Was słuchała podcastu, bo my z Olą już spotkałyśmy się w podcaście i te część z tych myśli możecie znać, ale niesamowite jest to, że chociaż marzenie o dziecku u Was jest przeogromne i ono wciąż jakby nie maleje, to Wy potraficie jakby w międzyczasie równocześnie torowo wprowadzić inne marzenia. Marzycie o podróżach. Ola na przykład potrafi użyć takiego określenia, że spogląda za okno, widzi, że liście zmieniają barwę, bo jest jesień i on to cieszy. Tak. I to jest w sensie taki człowiek. I ja mam wtedy takie, wiecie, taka mi myśl przyszła wtedy podczas tego podcastu, że jak tak żyć? W sensie, Boże, to jest super. I jeśli ty naprawdę tak masz, w sensie, że jeśli naprawdę ciebie to cieszy i ty nie udajesz, że teraz będziesz się, wiesz, podniecać listkiem, nie. To ja chcę tak żyć. Tak, to nie jest zupełnie w moim stylu, żeby cokolwiek udawać, bo bez sensu, tak? Jechaliśmy tutaj do Krakowa wczoraj i taka myśl nam przyświecała, pójdziemy na planty. Jezu, 2 lata temu byliśmy na plantach, tam było tak pięknie, te liście były takie żółte i takie czerwone i tak. I mówimy, kurczę, ale w tym roku ta jesień jednak troszeczkę później przychodzi, więc ta wątpliwość, czy ta jesień, także mówię, zupełnie inne myśli mamy w głowie, niż podczas tych starań takich, jak byliśmy zafiksowani, tak? Bo to jednak jak byliśmy zafiksowani, byliśmy w procedurze in vitro, no to te myśli krążyły przez moment typowo wokół starań i wokół tego, czy się uda, czy będziemy rodzicami. Natomiast w momencie pogodzenia się z sytuacją, w momencie zdania sobie sprawy z tego, że może być różnie, no doszliśmy do wniosku, że hello, no czy my naprawdę mamy takie kiepskie życie, żeby jakby swoje szczęście warunkować posiadaniem dziecka? No nie, no zawsze mieliśmy mnóstwo pomysłów na życie, mnóstwo pomysłów na spędzanie wolnego czasu i je realizujemy. Jak wprowadzić chociaż taką malutką Olę, taki procencik Oli w życie, które ja tak się domyślam, wygląda dokładnie tak jak moje. Mhm. Gdzie takiej Oli, to ja tak patrzę i słucham Cię i myślę sobie, naprawdę? Dlatego powiedziałyśmy, że Ola jest egzotyczna. Jak to można by było zrobić? Ale bardzo chciałabym być taką Olą podczas starań. I oddałabym wszystko, bo ja tego czasu nie cofnę już. Ja nie zwrócę sobie tego mojego życia, które właśnie mogło wyglądać na tym, że spełniam swoje małe marzenia. Człowiek był zafiksowany, deptał wszystkie swoje marzenia i wszystko, co było i nie dopuszczał żadnego promyka. Nie wiem, czy to będzie dobra odpowiedź na to pytanie, ale mnie się wydaje, że podstawowym krokiem jest zadanie sobie pytania,
co ci w życiu daje radość? Czy ty potrafisz być szczęśliwa bez dziecka, będąc z mężem, z kotem, z psem, idąc na spacer? Czy po prostu idziesz na ten spacer i myślisz sobie, Boże, jakie moje życie jest beznadziejne? Czy idziesz na ten spacer i myślisz sobie, to już jest po prostu taka skala u mnie, że ja jestem wdzięczna za wszystko. Jestem wdzięczna za to, że widzę, że czuję, że dotykam, że mam przyjaciół, że mam męża, że mam psa, że te listki najpierw wiosną kwitną, później latem są zielone, jesienią spadają. Proces życia, coś, no to już są takie, to już ja to poszłam w tym za daleko naprawdę, ale jest mi dobrze z tym podejściem i to nie jest absolutnie udawane, po prostu taka jestem. Olu, powiedziałaś bardzo fajne tutaj zdanie na temat wdzięczności i my byśmy, myślę, że wszystkie tutaj zachęciły Was, dziewczyny i panowie oczywiście, którzy nas słuchają, do zastanowienia się nad tym, za co jestem wdzięczny w moim życiu już teraz, codziennie wieczorem. To jest takie mega ćwiczenie, które wydawać by się mogło, że nic nam nie daje, ale ono później pozwala na chwilę takiej refleksji nad swoim własnym życiem, a jest ta wdzięczność za małe rzeczy, za małe, za duże, za kawę wypitą ze przyjaciółką. To jest... Tylko jeszcze takim jakby ważnym aspektem jest to, żeby mówić, wypowiadać te rzeczy, za które jesteście wdzięczni naprawdę, żebyście wy to czuli, że jesteście wdzięczni za to, że możecie się napić ciepłej kawy, że możecie pod kocem obejrzeć film, a nie wymieniać sobie jakąś listę rzeczy, które tak naprawdę są Wam zupełnie obojętne, ale skoro innym sprawiają radość, to wymienię sobie je też i spróbuję się z nich cieszyć. No nie, to trzeba mieć takie poczucie, że faktycznie te małe rzeczy dają nam taką szczerą, dużą radość. Szczerość sama ze sobą. Tak, tak, bo jakby oszukiwanie się w tej kwestii do niczego dobrego nie doprowadzi. Pozostając w tym klimacie i w takim vibe, że jesteś, Ola, bardzo nietypową staraczką. To wiemy. To wiemy i już sobie to powiedzieliśmy. Mam taką obawę, że po drugiej stronie tej kamery, czyli osoby, które nas teraz oglądają, mogą mieć taką myśl, tak się nie da. W sensie ty gadasz od rzeczy i to jest takie, wiesz, super, że tak masz, ja tak nie potrafię i to jest bardzo... A wiesz, kiedy mnie to uderzyło? Wtedy, kiedy powiedziałaś, że zadałaś sobie takie pytanie, czy twoje życie bez dziecka już będzie totalnie stracone, czy ty masz się z czego cieszyć i że spróbowałaś sobie oswoić taką myśl, że w tym życiu być może nigdy nie będzie dzieci. I to mnie uderzyło bardzo, bo ja na przykład musiałam się z tym zmierzyć na terapii. I to była jedna z pierwszych rzeczy, które usłyszałam od bardzo mądrej pani terapeutki, po której chciałam opuścić jej gabinet na zawsze. W sensie założyłam, że ta kobieta w ogóle mnie nie rozumie, ja nie po to tutaj przyszłam i to jest nie nad tym chcę pracować, rozumiecie? A potem się okazało, że to, co mówi Ola i to, co powiedziała wtedy ta kobieta, ma bardzo głęboko gdzieś zakopany taki sens, który jest kwintesencją w ogóle, wydaje mi się, optymistycznego podejścia do życia. Zdecydowanie, że dopiero tak, wtedy, kiedy oswoisz w sobie taką myśl i zobaczysz te inne drogi, które mogą, wiecie, bo one się mogą zmieniać, te drogi. Tak samo jak wy, bo my z Olą się znamy trochę i już wymieniamy tutaj ze sobą tę znajomość. Wy macie ze sobą taką próbę podejścia do adopcji nawet, do rozmów o adopcji, prawda? Tak. I ona też na razie została... Zepchnięta. Na razie jakby na ten moment zupełnie ją wykluczamy. Natomiast co przyniesie życie, to zobaczymy. Jakby zaangażowaliśmy się w prześledzenie procesu adopcyjnego. Jak to wygląda? W mojej ocenie na ten moment jest to proces, który dużo bardziej wykończy mnie psychicznie niż in vitro. Także nie, na ten moment daję sobie totalny luz. Skupianie się na tym, co jest tu i teraz, i ani in vitro, ani adopcja nie wchodzą w tym momencie w grę, ale tak jak mówię, no wszystko się może zdarzyć, tak. W każdym razie dokumenty zaczęliście kompletować, myśleliście o tym poważnie i... Tak, i to było takie po tym ostatnim transferze, bo jeszcze wrócę na chwilę do samego początku. Zanim zgłosiliśmy się do kliniki leczenia niepłodności, rozmawialiśmy z mężem, co będzie jeśli. No bo wiadomo, no, zgłoszenie się do kliniki niepłodności nie jest żadną gwarancją sukcesu, więc już na tamtym etapie doszliśmy do wniosku, że jeśli in vitro się nie uda, spróbujemy adopcji. Jeśli adopcja się nie uda, już wtedy zadaliśmy sobie pytanie, co jeśli nie będziemy mieli dziecka własnego, ani adopcyjnego, tak? No i stwierdziliśmy to, o czym już rozmawiałyśmy, że
no będziemy sobie żyć tak jak do tej pory, tak? Razem. W międzyczasie pojawił się pies, także nie jesteśmy sami. I to jest taki jakby klucz tego całego, wydaje mi się, sukcesu, bo mimo tego, że po drodze były takie momenty zwątpienia i tego zafiksowania się w tym całym staraniu, to te jakby początkowe ustalenia ciągle gdzieś w głowie były i one nam przypominały, że co by nie było, będzie okej. Mhm. Więc tak to u nas wyglądało. W sensie to też jest bardzo nietypowe. Zdajesz sobie z tego sprawę, że jasne, jak udajesz się po pomoc do specjalistów, tam czeka lekarz w kitlu, leki, stymulacje, to właściwie raczej się zakłada, że za pewniak, miesiąc, dwa, dokładnie, że to jest pewniak. A wy podeszliście do tego, jak to określić, w ogóle skrajnie odpowiedzialnie. To jest też tak, ale mimo tego optymizmu i mimo tego, że mieliśmy temat przegadany, że co będzie, to będzie, to ja też ślepo wierzyłam w to, że in vitro to jest pewniak, bo umówmy się, każdy na początku jest zielony w tym temacie. Ja, tak jak wspominałam w podcaście, najbardziej przeżyłam nieudaną inseminację, co dla mnie to było w ogóle mega pewniakiem, nie znając jeszcze szczegółów in vitro, że no skoro wybiorą wszystko co najlepsze, no to ja jestem idealnie do tego przygotowana, to co się może nie udać? Skoro w idealnym momencie zadzieje się to, co ma się zadziać, no ale niestety, no na przykład może nie pęknąć pęcherzyk, tak? Tak jak było w moim przypadku i ja wtedy po żadnym transferze nie wyłam tak jak po inseminacji. Mąż nie mógł mnie uspokoić, ale to były takie, jestem beznadziejna, to jakby, że ja w ogóle... Ja nie sprawiłam, że ten pęcherzyk znaczy, że ja sprawiłam, że on mi nie pękł, tak? Więc zupełnie obwinianie siebie, ale to było jedyne obwinianie siebie w całej jakby drodze naszej staraniowej. Nigdy nie było też takiej kwestii, że skoro teoretycznie problem leży po mojej stronie, że to jest moja wina. Nigdy nie było jakiegoś obwiniania. Ja też nie czułam się winna, oprócz tego małego epizodu z tą inseminacją, która ten epizod też wynikał z tego, że ja byłam, mówię, przekonana. Przekonana, że to się uda i nagle po prostu się nie udało. No jak? Człowiek spada z impetem. Tak, bardzo mocno. I dlatego może później te kolejne transfery mnie jakoś tak bardzo nie przerażały, bo wiedziałaś, jak to może być. Tak, ale to jest też dziwne, bo jakby to in vitro jest takim ostatecznym... I statystyki ma lepsze niż inseminacja. A tutaj jednak ta negatywna beta nie wywoływała takiej frustracji, jak wtedy ten niepęknięty pęcherzyk. Olu, a powiedz nam, bo na początku wspominałaś o tym, że ta beta była pozytywna na samym początku przy kolejnej próbie in vitro. Tak. Tak. I jak sobie poradziłaś z tym, że no, udało się, chociaż na chwilę. Pierwszy pozytywny wynik bety to była pierwsza pozytywna beta w moim życiu. Ona nie była za wysoka, tym bardziej, że miałam transferowane dwa zarodki. Od zawsze chciałam mieć bliźniaki, więc te dwa zarodki to były takie, to musi się udać. I myślę, że to moje nastawienie miało też duży wpływ, że to faktycznie się udało. Natomiast ona nie była za wysoka, bo tam było 32 z kawałkiem, więc jak na 9 dzień po transferze 5-dniowej blastocysty, to no na pewno bliźniaków z tego nie będzie. Ale ten entuzjazm studziliśmy, bo też doskonale zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że to jest bardzo wcześnie i to się naprawdę wszystko może zdarzyć. Natomiast założyliśmy, że tą betę zbadamy trzykrotnie, tak jak zaleca klinika i jak będzie dobrze przerastała, to no, do laboratorium już nie idę, jakby przyjmujemy, że udało się. Pierwsza beta ok, po 2 dniach przyrost też dobry, bo ponad 100% i po 6 dniach też 100%, więc jakby wow. Pierwszy pozytywny test w moim życiu, dwie grube krechy, do tej pory w szafce nocnej sobie leży. Czasami sobie tak na niego spoglądam. I co? No i umówiłam się do pani doktor. Doskonale sobie obliczyłam, wiedziałam, że pęcherzyk ciążowy widać w granicach bety 1000 i jeśli ta beta by dobrze przyrastała, to w tym dniu, w którym miałam umówioną wizytę u pani doktor, tego pęcherzyka jeszcze nie powinno być widać, ale mimo tego poszliśmy, bo a nuż.
Podejrzenia się sprawdziły, pęcherzyka nie było widać. Pani doktor poprosiła o kontrolne zbadanie bety. No i wieczorem przyszedł wynik i no, nie pozostawiał złudzeń żadnych. Beta ze 140, bo ta trzecia beta była 140, spadła do 72 chyba. Jakby co było dziwne, w pierwszym momencie taka ulga, że jakby wiedzieliśmy, że to jest nasz ostatni transfer i albo się nie uda, albo mimo tego, czy się uda, czy się nie uda, mimo tego, że to był ostatni transfer, więc i tak jakby ostatnia nadzieja, to poczuliśmy ogromną ulgę, że to jest już koniec, że koniec wizyt, koniec zastrzyków, koniec leku i przede wszystkim koniec tego stresu, bo to było jednak życie w ciągłym tym napięciu, wszystko było podporządkowane pod klinikę, pod lekarzy, pod transfery, wyjazdy poodwoływane, spotkania towarzyskie poodwoływane albo kombinowanie gdzie, jak zrobić sobie zastrzyk, bo musisz. Więc w pierwszym momencie to była ulga i tego wieczoru nie poleciała ani mi, ani mężowi, ani jedną łza. Kompletnie nic. Tam mi dziewczyny później pisały, że nie kumuluj w sobie tych emocji, bo one później narosną mi, ale jakby ja wtedy nie miałam tych łez. Natomiast rano się obudziłam, no i poleciało. Poleciały łzy, poleciał strumień łez. Pół dnia myślę, że przeryczałam, to były takie łzy mega oczyszczające. W momencie, kiedy płakałam, układałam sobie w głowie też to, że Jezu, to naprawdę jest koniec i że faktycznie ziścił się ten scenariusz, który braliśmy pod uwagę, ale tak na samym końcu, tak, że bierzemy pod uwagę to życie we dwoje, ale na pewno będzie okej, tak? Ja tak sobie przypominam swoją ciążę biochemiczną. Mi serce pękło na kawałki, mm-hmm. Na po prostu miliard. Ja bardzo długo nie mogłam się pozbierać po tym wszystkim, bo dla mnie to już było takie przekreślenie wszystkiego. Czy ty musiałaś się zbierać z podłogi przez, powiedzmy, nie wiem, kilka miesięcy? Czy to był ten moment, ten dzień, kiedy ty się oczyściłaś, powiedziałaś, okej, czas budować nowe życie i zamykam ten rozdział, ten czas w swoim życiu, który był? Prawidłowa jest druga opcja. Czyli zupełnie nie potrzebowałam jakiegoś specjalnego czasu, żeby się z tą myślą oswoić. Może dlatego, że od początku braliśmy to pod uwagę i przez cały ten proces przerabialiśmy to, że pamiętaj, że może być różnie, że to dziecko może być, ale równie dobrze może go nie być i przecież życie się nie skończy, życie będzie trwało i jakoś w tym życiu trzeba sobie dać radę. Także absolutnie się nie musiałam zbierać. Wynika to na pewno też z mojego charakteru. Odkąd tylko pamiętam jakieś trudniejsze momenty w moim życiu, potrafiłam sobie w głowie poukładać tak, aby na drugi dzień w ogóle inaczej na problem spojrzeć. I takim może najbardziej trafnym porównaniem będzie to, jak w wieku, nie pamiętam, 17-18 lat, wiadomo, co jest w życiu najważniejsze, miłość, tak? No i no niestety ta miłość się skończyła, nie z mojej winy. Chłopak podjął taką decyzję, że jednak nie. No były łzy jak grochy, ale na drugi dzień w mojej głowie pojawiły się argumenty, ale przecież to był facet bez przyszłości. I tak naprawdę było, z tym, że wiadomo, zakochana nastolatka jakby klapki na oczach i ślepo wierzy w to, że on się zmieni. A to był totalnie chłopak, z którym kompletnie żadna przyszłość mnie nie czekała, co najwyżej rozwód. Więc tak sobie to w głowie poukładałam, że na drugi dzień stwierdziłam, no bardzo dobrze, że tak się stało. Była miłość, jakby, nie ma miłości. Nie ma miłości, no życie, żyje żyćko, jak mówią. Także no taka kosmitka ze mnie. Temat z Olą optymistką jest kolejnym bezdennym i będzie ciężko go wyczerpać, ale na koniec byłoby super, gdybyś się, Olu, podzieliła z nami swoimi tipami na to, gdzie ty znajdujesz szczęście. Gdzie ono dla ciebie jest i może, bo wiesz, nie odwzorujemy jak kalkę twojej głowy, którą teraz sobie odbiją inne staraczki i będą żyły tak jak ty, ale niech to będzie taka inspiracja. Gdzie można szukać tego szczęścia, kiedy nie wychodzi? Ja mam wrażenie, że moje odpowiedzi na to pytanie będą powodowały pytania innych, ale jak? O czym ty w ogóle gadasz? To są bzdury, to są tak proste rzeczy, że jakby nie można nimi zastąpić braku dziecka, ale ja nie chcę sobie tymi rzeczami zastępować braku dziecka. Chcę po prostu
być szczera ze sobą i naprawdę przeżyć to życie szczęśliwie, a szczęście znajduje w tym, że na przykład jutro sobie wrócimy do domu, mamy dzień wolny, odpalimy sobie Netflixa, nalejemy winka, poleżymy pod kocykiem, między nami będzie nasz pies. No czy może być lepiej? Także to są naprawdę proste rzeczy, które mi szczerze z ręką na sercu sprawiają mega radość. Czasami do tego stopnia, że potrafię się wzruszyć bardzo mocno. Jakby widząc coś, ta prostota tych rzeczy, które mnie zachwycają, wywołuje we mnie takie emocje, że naprawdę potrafię się szczerze wzruszyć na widok tego, tego listka, o którym wcześniej rozmawiałyśmy. Ty jesteś idealną ambasadorką projektu Żyćko. Po prostu chodzący, nie? Chodzący człowiek, który widzi i afirmuje życie w takich małych rzeczach. Małe rzeczy. Tak, a kawa z kubeczka smakuje wybornie. Tak, naprawdę? Tak, tak. A wspaniale. Mój mąż, patrz jak się zmienia. Także on chyba w życiu takiego kupę, znaczy takiego to nie widział, tak? Projekt Żyćko wjeżdża. Bo wy tak. Może nie wiecie, o czym my mówimy, bo tak nie zawsze to komunikujemy, to nie są te kubeczki. Akademia tak. Wydała takie kubeczki z projektu Żyćko, które są magiczne, bo po pierwsze kawa w nich smakuje super. Wybornie. Jest na to dowód. Ale zrobiłyśmy takie kubeczki, które zmieniają kolor, kiedy nalejecie tam wrzątku i tym wrzątkiem jest Akademia, mamy nadzieję, która wam musi przypominać o tym, żeby odświeżać takie rzeczy jak kawa z przyjaciółką, Netflix z mężem pod kocem, wyjście na spacer, wyjazd w góry, pazury. kurs dokładnie, kurs pazury. Make-upu, kurs, nie wiem, chwila z książką, małe spacer, rzeczy, psem, dokładnie. Wszystko, tak naprawdę wydaje mi się, że wszystko, tak, wszystko, którą zamytamy pod dywan tak, podczas starań, to było przesłaniem. Tak, zdecydowanie tak, a tutaj naprawdę każdego dnia w prostych rzeczach szczerą radość, jeśli znajdziemy, jeśli nam się to uda, trzeba nad tym popracować, bo ja wiem, że to nie jest takie, zauważ w prostych rzeczach radość, no to się tak nie odbywa. To jest mega skomplikowane, znaczy mega trudne, ale jednocześnie tak bardzo prawdziwe. I uwalniające, jakby jak człowiek tak naprawdę szczerze poczuje to, że te małe rzeczy mogą dawać radość, to naprawdę się żyje lżej. Lżej się zasypia, lżej się wstaje i ten cały dzień mija. I jakby też skupianie się na tym, co jest tu i teraz i nie wybieganie za bardzo, bo wiadomo, że fajnie sobie coś zaplanować, natomiast nie wybiegać jakoś za bardzo w przyszłość i to naprawdę może mieć fajne efekty. Filozofia optymistki Oli. Którą mamy nadzieję troszeczkę w Was zakorzeniłyśmy, ale niech te korzonki się rozrastają. Dajcie im czas, podlewajcie je taką codzienną dawką cieszenia się z małych rzeczy. One na początku mogą przychodzić trudno, ale wiedząc to, że tak może być, dajcie sobie po prostu czas i pozwólcie, żeby te małe przyjemności w Was kiełkowały i tej niepłodności wyrywajcie coraz więcej. A my, Olu, dziękujemy Ci bardzo. Dziękuję Ci również. Za rozmowę, za Twoją filozofię i za Twoją mądrą głowę. Było tutaj mi u nas. Bardzo miło u Was gościć. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiamy również. Zostawcie łapki w górę, subskrypcję i do zobaczenia w następnym odcinku.